Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie sobie gawędzimy o książkach, a czasem nie o książkach, a dzisiaj będzie zupełnie inaczej, ponieważ będę mówił o książce, której nie mam. I w dodatku jest to książka stara, ponieważ też musimy taką opcję włączyć, że ja będę opowiadał o książkach starych, które są w mojej ocenie ważne. Ważne książki to nie tylko takie, gdzie są jakieś ciekawe informacje, albo informacje rzadko kolportowane, albo jakieś wyjątkowej urody zdania i akapity, ale też takie książki, które są z każdego punktu widzenia złe, czyli kłamliwe, kokieteryjne, nacechowane ideologią, politycznie podejrzane w sensie takim, że popierają jakieś antyludzkie systemy, a jednak warto o nich powiedzieć. I ja, proszę Państwa, dla siebie samego całkowicie tak, będąc całkowicie zaskoczonym, odkryłem książkę Zbigniewa Nienackiego, która się nazywa Worek Judaszów. Zacząłem czytać tę książkę i powiedzenie, że jestem wstrząśnięty, ale nie zmieszany, to jest naprawdę eufemizm. Eufemizm to jest po prostu, to jest matka wszystkich kłamstw, ta książka, bym powiedział. A pan Zbigniew, któremu absolutnie nie można odmówić sprawności warsztatowej, jedynej rzeczy można odmówić Zbigniewowi Nienackiemu. On by się chyba sam nie spodziewał tego, co ja mu teraz zarzucę, a nie jego wielbiciele. Wytrwałości. To jest człowiek niewytrwały. Człowiek niewytrwały to jest człowiek, który nie widzi pewnych możliwości. To znaczy nie traktuje serio swojej pracy i nie traktuje serio swojego bohatera. No umówmy się, z tego najnieszczęśliwszego jego pomysłu, czyli, a może najszczęśliwszego, czyli pana samochodzika, wyduszono tyle, że on by tego w życiu swoim biednym nie zrobił, dlatego że się już tym zmęczył i tak naprawdę nie widział w tym sensu. Natomiast realizował się na innych polach i w innych konwencjach, wszyscy wiemy jakich. I wszyscy wiemy też, jak to się skończyło. Ale proszę Państwa, u samego, może nie samego początku, ale gdzieś tak w początkach drogi autorskiej, literackiej Zbigniewa Nienackiego jest ta książka Worek Judaszów. Ona jest po pierwsze kokieteryjna, ponieważ Zbigniew Nienacki sugeruje, że to jest książka o nim. To nie może być książka o nim, bo on jest rocznik 27, był ledwie, czy tam 29, był gdzieś w wieku mojego ojca, mój ojciec był rocznik 28, z rocznika 28, więc to niemożliwe, żeby on brał udział w opisywanych wypadkach, albowiem był po prostu szczeniakiem. No i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest suma wszystkich obsesji, które mieliśmy potem okazję oglądać i czytać, oglądać na ekranie telewizora, widząc te wszystkie ekranizacje i czytać we wszystkich książkach, jakie Zbigniew Nienacki napisał. Coś absolutnie przedziwnego i demaskatorskiego. To nie jest gruba książeczka, ja Państwu ją szczerze polecam. Tytuł jest oczywiście z Sebastiana Fabiana Klonowica i powiem Państwu tyle, że nie można odmówić Zbigniewowi Nienackiemu intuicji autorskiej. To jest człowiek, który się posługiwał intuicją, ale on tę intuicję sprzedał. I ja nawet wiem za co, bynajmniej nie za legitymację ORMO. On ją sprzedał za dostęp do wielu kobiet, proszę Państwa, tak powiem. To chyba jest najgorszy rodzaj handlu, jaki można sobie wymarzyć. Opylić intuicję za coś takiego. Bo wierzcie im Państwo, że tam są tropy niezwykłe, które potem są oczywiście odnajdywane na kartach jego książek, ale jest też oczywiście ten cały obłęd, który znajdujemy również na tych samych kartach. Czyli wszystko się zaczyna. Najlepsza, tam są same świetne sceny z punktu widzenia realizatorów filmów pornograficznych, tak, ewentualnie jakichś podobnych, tak, soft porno albo takich erotyków włoskich może. Wszystko zaczyna się w przedziale, w którym jedzie okularnik w starym swetrze, rok 46, główny bohater, elegancki mężczyzna o kasztanowatych, falujących włosach, gruby ksiądz, któremu się odbija cebulą i dwie baby z targu, a oprócz tego piękna kobieta w karakułowym futrze, odsłaniająca kolana. Ja Państwu oszczędzę dalszych opisów, ale to jest wstęp.
potem jest jeszcze lepiej. Wszystko tam jest. Klasztor, ciała zakonnic rysujące się pod habitami, przedziwne emocje towarzyszące tajnym spotkaniom dwóch agentów UB. Do tego wszystkiego Edward Kelley i John Dee jakby było mało. I tutaj muszę znowu powrócić do intuicji, że pewne intuicje pan Zbigniew miał dobre, natomiast porzucił je na rzecz spraw nieistotnych z mojego punktu widzenia i przez to nie potrafił rozwinąć należycie tych wszystkich koncepcji, które tam są dosyć łatwe do wskazania i które poprowadziłyby go w rejony tak niesamowite, no być może nawet w te, w których my się obracamy dzisiaj, albo jeszcze gdzieś dalej. Albo jeszcze gdzieś dalej, proszę Państwa. Bo nie mówię, że my mamy we wszystkim rację i że doszliśmy akurat do tego miejsca, które jest najciekawsze w tych wszystkich splotach historycznych dotyczących relacji pomiędzy Londynem a Krakowem, a potem Londynem a Warszawą w XVI i XVII wieku. Natomiast intuicje pana Zbigniewa zmierzały w dobrym kierunku, ale tak jak mówię, zostały przehandlowane. Przehandlowane bynajmniej nie za legitymację Ormowca. I wstrząsająca jest ta książka ze względu na, no są różne rodzaje kokieterii. Akurat ta jest okropnie nachalna. Tylu prób pozawerbalnego porozumienia się z czytelnikiem, a i czytelniczką, jak w tej prozie, to ja nie znalazłem chyba nigdzie. Bo chyba żaden autor nie jest aż tak przejęty tym, co pisze, zważywszy, że pisze głupoty, jak Zbigniew Kieniacki w tym samym worku Judaszów. Dobrze by było jeszcze porównać tę literaturę z workiem Judaszów Sebastiana Klonowica, który jest oczywiście czym innym. Ale taki trop podrzucę, że Sebastian Klonowic, autor worka Judaszów, oprócz tego, że zrobił ten pitawal swój po tym, jak się przesiedział troszkę w Radzie, w sądzie w Lublinie, to jest koniec XVI wieku, przypomnę tylko, to się wybrał w podróż Wisłą, proszę Państwa, do Gdańska i ta podróż jest przez niego opisana. Są tam różne szczegóły. No jak ktoś płynie Wisłą, obserwuje brzegi, to widzi na przykład porty rzeczne, tak? Albo warzelnie soli, albo warownie widzi, albo dogodne miejsca do lądowania też zauważa czasem, albo gdzie przylega jakieś pole uprawne do tej wody, a gdzie stoją spiksze. Wszystko widzi, wszystko to notuje, a jeszcze do tego rymuje. I to jest ten sam czas, kiedy powstaje rymowany opis Salin Wielickich, o którym pisałem w trzecim tomie baśni, i kiedy powstaje Walentego Roździńskiego, praca o hutnictwie. Takie trzy rzeczy. Worek Judaszów i te wszystkie opisy Sebastian Klonowic. To wszystko oczywiście Zbigniewowi Nienackiemu umknęło, dlatego że on się skupił na tych kolanach tej pani w karakułowym futrze. I zdaje się, że to już całkowicie mu horyzont przesłoniło. Ja rozumiem ludzi z takim ograniczeniem i nie potępiam ich jakoś szczególnie. Ale może niechby oni się nie brali za pisanie, myślę. Hydraulika, taki jest zawód też. Kontakty z ludźmi się ma o wiele bardziej intymne niż jak człowiek jest pisarzem, bo przychodzi się do obcego domu i naprawia się kran albo coś. To takie żarty oczywiście. Natomiast to teraz do rzeczy, o czym jest ta książka, proszę Państwa, bo już wszystkie poboczne wątki zdradziłem, już wszyscy wiedzą, teraz sobie jeszcze tylko doczytają. Proszę Państwa, to jest książka o tym, jak dzielny oficer UB udaje angielskiego spadochroniarza i dzięki temu rozpracowuje kryjącego się w strukturach lokalnej milicji, lokalnego UB, kreta z lasu, który o mały włos nie doprowadza do tragedii, tak? Czyli nie doprowadza do tego, że małe miasteczko zostaje zajęte przez
wstrętnych, reakcyjnych, faszystowskich partyzantów z lasu, ale dzięki odwadze i niecodziennym pomysłom głównego bohatera, mężczyzny 36-letniego o kasztanowatych włosach, falujących do tego, na co zwracają uwagę wszystkie kobiety znajdujące się, występujące w tej książce, to nie dochodzi do skutku. Uważam, że każdy powinien tę książkę przeczytać, szczególnie zaś ci, którzy interesują się żołnierzami wyklętymi. To jest książka, która jest oparta na faktach, proszę Państwa, bo chodzi o zgrupowanie Warszyca, a miastem, w którym rozgrywa się akcja, jest Radomsko. Wszyscy wiemy, że Warszyc został rozstrzelany, że on rzeczywiście wzbił się na jakieś wyżyny organizacyjne. To był niezwykle łebski facet. I dawał sobie radę pod tą Częstochową, jak umiał, bardzo długo. Ten jego oddział rzeczywiście liczył tam chyba około 300 ludzi. No a Zbigniew Nienacki zrobił z tego taki wodewil ormowski. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo interesujące. Bardzo interesujące. Ja nie powiem Państwu, dlaczego to jest bardzo interesujące, ale niebawem to się okaże. No, wielka rzecz. Wielka rzecz. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zostało to sfilmowane. Zostało to sfilmowane i film nosi tytuł Akcja Brutus, gdzie Warszyca gra Witold Pyrkosz, głównego bohatera, czyli alter ego Zbigniewa Nienackiego, gra Zygmunt Hübner, wybitny aktor faszystowskiego kreta w strukturach milicji obywatelskiej, gra Marian Kociniak. A najlepsze jest to, ja jeszcze tego filmu nie widziałem, proszę Państwa, ale najlepsze jest to, że na CDA jest to poprzedzone takim koloryzowanym, silnie taką podkoloryzowaną zajawką z takimi przebitkami, że to jest film o żołnierzach wyklętych. To jakiś mistrz świata na to wpadł, że to jest film o żołnierzach wyklętych. No więc proszę Państwa, tutaj dochodzimy do kolejnego deficytu, którego my tak naprawdę nie mamy, ale jest on ciśnięty pod dużym ciśnieniem podawany, ten deficyt, żeby wszystko przerabiać na historię żołnierzy wyklętych, bo jak sobie to opowiemy od drugiej strony, to będziemy piękni, szlachetni i nie będziemy się musieli niczego wstydzić. Proszę Państwa, to jest film o ubekach, którzy w dodatku przedstawiają się jako wrażliwi ludzie, znający rozmaite meandry historii, tak? Bo cóż to jest powołać się na Johna Dee, Edwarda Kelly i na książkę potem Czary na dworze Batorego i inne podobne publikacje. Cóż to jest sugerować, że człowiek przyleciał właśnie z Mortlake, wszyscy wiemy, co było w Mortlake. No, chodzi o to, żeby nadać tej chamskiej opresji, z jaką mieliśmy do czynienia po wojnie, no, jakiś taki sznyt, żeby po prostu wszystkie dziewczyny piszczały z zachwytu, bo to o to chodzi, do tego jest ta książka. Od pani w karakułowym fuszcze, poczynając na zakonnicach z klasztoru, kończąc. Zwracam uwagę na opisy tych szczegółów dotyczące życia klasztornego, dźwięku sygnaturki, wyglądu poszczególnych sióstr czy duchownych. To jest coś absolutnie wstrząsającego. Absolutnie wstrząsającego i naprawdę uważam, że powinniśmy zrobić jakąś dokrętkę tego filmu pod tytułem Akcja Brutus, bo chyba warto, albo może jakiś przynajmniej spektakl, albo śpiewogrę, która by trochę z tym popolemizowała. Szkoda, że nie wracamy do takich rzeczy, bo to jest, warto się też z tą hańbą i z tym kłamstwem zmierzyć. Ja Państwu książkę Worek Judaszów Zbigniewa Niemackiego polecam. Tych worków Judaszów było tyle, że ho, 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 bo to, co do wielu autorów po ten tytuł sięgało. Natomiast to jest absolutnie, absolutnie wyjątkowe. No i tak jak mówię, to jest suma wszystkich obsesji, które zostały potem rozsmarowane jak masło po kromce chleba we wszystkich późniejszych książkach
Zbigniewa Janackiego. Ja mogę tylko powiedzieć, że to mi będzie do czegoś potrzebne, ale na razie jeszcze nie powiem do czego. Mam nadzieję, że za miesiąc, półtora to się okaże i wszyscy będą z tego mieli trochę radości. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego razu.